Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę. Postawa wobec nowego światła. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. 1 Tesaloniczan 5:19-22. O czym Paweł tutaj nam mówi? Jak możemy to zastosować w naszym życiu? Jakiego rodzaju zła musisz unikać w twojej szczególnej sytuacji? 1 Tesaloniczan 5:12-15. Paweł skierował zalecenie do zboru. W 19:22 kieruje zalecenie dotyczące daru proroctwa. Dwa negatywne wyrażenia, którymi zaczyna tę część, akcentują ciągłość. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Apostoł w zasadzie mówi Tesaloniczanom, by zaprzestali czegoś, co ciągle czynili. Coś nie wiemy, do czego konkretnie nawiązywał Paweł. Wydaje się, iż mówił on Tesaloniczan, aby byli otwarci na nowe informacje, a jednocześnie zaleca im poddawanie ich próbie, by upewnić się, że jest to rzeczywiście światło udzielone im przez Boga. Istnieje różnego rodzaju podważania daru proroctwa. Jednym z nich jest gaszenie ducha. Czynimy to, gdy ignorujemy dzieło prawdziwego proroka albo sprzeciwiamy się mu. Pomyśl, jak wielkie jest sprzeciw, a także wśród adwentystów wobec daru proroctwa udzielonego Ellen White. Drugim sposobem podważania daru proroctwa jest pozorne przyjmowanie go, ale przy tym błędne interpretowanie i stosowanie. Możemy podejść do proroczego przesłania z otwartym umysłem, ale potem niewłaściwie zastosować to przesłanie. Zwłaszcza jako adwentyści powinniśmy być szczególnie wyczuleni w tej kwestii. Otrzymaliśmy wspaniały dar, ale nie powinniśmy go dyskredytować przez niewłaściwe używanie. Trzecim sposobem podważania daru proroctwa jest przypisywanie proroczego autorytetu osobom czy przesłaniom, które nie mają nic wspólnego z Bożym darem proroctwa. Kościół musi być nieustannie czujny, badając wszystko, by przekonać się, czy prorocze przesłanie służy budowaniu Kościoła. Jaki wpływ wywarły na ciebie prorocze pisma Ellen White? Przedstaw swoją odpowiedź w klasie. Dziękuję.